Halo! Dzień dobry, patriarcho, halo! Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku Historii o Wielkiej Polsce. Jak widzicie, oblegamy, podbijamy. Ogólnie rzecz biorąc, jest spokojnie, jest miło, jest przyjazna atmosfera. No czego chcieć więcej? Mi się bardzo podoba. Ale mamy event 5 prestiżu na minus albo roczny prestiż plus 1. No oczywiście, że wolę roczny prestiż plus 1. No jakżeby inaczej. Tylko, że moja armia jest troszeczkę za droga, jak patrzę tak na to. Chyba mam troszeczkę za duże wydatki i mam problemy z pożyczkami, bo wziąłem dwie pożyczki gdzieś podczas trwania tej wojny. Smutna sprawa. Co to jest? Noc do pamięci. Mogę polepszyć moje relacje z Bohemią. Niech będzie. Niech będzie. Będziemy polepszać relacje z Bohemią, zaś Brandenburgia właśnie prowadzi wojnę z Teutonic Orderem, bo zeżarli Słupsk i będą chcieli zeżreć Gdańsk. Cholery! Cholery grubasy grube! Cholerne grube grubasy. Żeby tego było mało, Saksonia oblega cały Śląsk. Tutaj krwawe wojny toczą się, patriarcho. A u ciebie? Jak widzę? Spokojnie. Great Orda podbija Kazań, ale to cię chyba raczej tam mało niepokoi, bo w sumie Great Orda to nie jest żadne zagrożenie. Żadne zagrożenie. Ja bym powiedział, że oni przegrywają straszliwie. Co się stało historycznie z Wielką Ordą? W sensie, no, Złotą Ordą. Złożyła hołd Mehmedowi Girejowi. Czyli Osmanom? Nie, Krymowi. Aha, i stała się częścią Krymu potem? Tak. Który z kolei stał się częścią? Mehmed Girej w chyba 1503 roku zajął Saraj, stolicę Wielkiej Ordy. I spalił. A potem z kolei Krym stał się częścią Rosji. Z tego co nie, rozumiem? Nie, potem był suwerennym państwem do końca XVIII wieku. A potem? A potem stał się częścią Rosji. No, czyli koniec końców stał się częścią Rosji. Smutna sprawa trochę. Kurczę, zamiast zabierać te inflanty, mógłbym zabrać ten Gdańsk. Odciąłbym przynajmniej tych... Nie wiedziałem, że niż Słupsk podbiją. To jest bez sensu. Naprawdę. Że też oni mają dostęp teraz do Gdańska i mogą go zabrać. Co ja zrobię teraz? Co ja zrobię? Nic nie zrobię, na dobrą sprawę nic nie zrobię. Dobra, będziemy tak, obrazimy Claire, poprawimy z nimi relacje, bo tak. Hełmno skorowane, tutaj bym może jeszcze poprosił ich o diplomatic support, bo tak. Dajcie diplomatic support, wy możecie dać mi admin support, ale do tego bym potrzebował z wami więcej lojalności. Ale to jestem w stanie ogarnąć. Szlachta. Mógłbym wam tutaj to dać, Cold Diet, a następnie poprosić o military support. Co też nie jest głupie. Zrobimy więc tak i military support. I teraz musimy ogarnąć sytuację z tymi estate'ami. Ja tutaj zaraz im porozdawam, tak, to jest nowe słowo, porozdawam im te prowincje. Otrzymacie ponownie Lublin, obok Sandomierza, gdzie mieszka ojciec Mateusz, no i Claire otrzyma ode mnie Podole oraz otrzyma ode mnie... Belz? Chyba tak, chyba Belz im dam. Belz i jeszcze muszę im coś dać, cholera. Influence im rośnie. Nie podoba mi się ich influence. Nie podoba mi się to, że on rośnie. No dobra, otrzymajcie w takim razie, no może dałbym mi ten Sandomierz w sumie. Bo Wiznę? Nie, to bez sensu. Sandomierz muszę. To będzie influence wtedy 65%. Dobra, niech będzie. Macie Sandomierz, no bo gdzie indziej jak nie w Sandomierzu ma być Claire, prawda? Ojciec Mateusz pozdrawia. Dobra, teraz tak. Więcej technologii dyplomatycznej. Do tego walnąłbym sobie może... Tolerancja heretyków plus 3? Nie. My chcemy skorować te ziemię, tylko że nie możemy. Dlaczego nie możemy? Bo inflanty jeszcze się nie skorowały. No to skorujemy w przyszłości w takim razie. No to idziemy na wyższe poziomy technologii, a czy idei humanistycznej, bo tak opowiedziałem. No i mogę zyskać dwa merkantylizmu. Chcę dwa merkantylizmu. Dobra sprawa. Ile lat ma mój król niedołężny, który nie potrafi walczyć? 4-4-1. Co na to dziwne, że Kazimierz Jagiellon, który ścisnął zakon krzyżacki, lorowo, z tego co pamiętam, ma 4-4-1. To jest jakoś takie alorowe, bym powiedział. Wydaje mi się, że powinien mieć więcej. No, to wojnę prowadził przez 13 lat. Co? Co? No wojna 13-letnia, powinieneś pamiętać ze szkoły średniej. A no było, rzeczywiście. Ale dlaczego on tak długo? A no tyle zamków tam było do oblegania, że się no to w sumie to się nie dziwię. Nie ma co się dziwić. Nie, bo Polska zgromadziła armię po to, żeby całkowicie została unicestwiona w pierwszej bitwie. I miasta pruskie, które zbuntowały się i poprosiły o pomoc Polską, musiały wystawić za swoje pieniądze całą armię i całą flotę i całkowicie pokonać krzyżaków tylko po to później, żeby stać się częścią Polski. Ja pierdzielę, jak myśmy przegrali w tej bitwie? Nie wiem, no. Zapytaj dowódców, którzy dowodzili w czasie tej bitwy.
Tragedia, tragedia. O! Nie no, dla Moskwy to było bardzo korzystne, że Polska przez 13 lat się tłukła z zakonem. Ten wysyłali zaopatrzenie nawet. Ten Wasyl II. Ja pierdzielę, zdradzieckie szmowiny z tych Rosjan. Co Moskwa zawsze. Moskwa po raz pierwszy Moskwa pomogła zakonowi krzyżackiemu w czasie Wielkiej Wojny, w bitwie pod Grunwaldem. W jaki sposób? Wojska moskiewskie walczyły po stronie krzyżackiej i dlatego wojska nowogrodzkie walczyły po stronie polskiej. W sumie ma to sens. A właśnie, bo ta bitwa pod Grunwaldem w końcu była największą bitwą średniowiecza, czy nie? A bo wiadomo, ile rycerzy walczyło w różnych bitwach. Bo różnie już słyszałem, że jednak to nie była największa bitwa, że niby była największa bitwa średniowiecza, ale skoro to była największa bitwa średniowiecza, to czego za granicą oni tak nie słyszeli? Bo w sumie powinni słyszeć, że była taka bitwa. Może największa, nie wiem. Trudno powiedzieć. To chyba w Kronice Mozarabskiej było o bitwie pod Guadaletę, że tam walczyło po 100 tysięcy żołnierzy po stronie każdej. Ej, tak patrzę teraz na te Anglię, pomijając fakt, że ona tam płonie, to widzę, że oni zjadają tych Szkotów, nie? A Szkocja w sumie to dość ciekawy kraj, no bo oni w zasadzie tam mają tylko góry, w zasadzie nie mają tam nic, a jednak coś długo się bronili przed tymi Anglikami, nie? Zanim ci. No bo mają góry, no to się długo bronili. I tylko, a Szkoci kiedykolwiek Anglików jakoś ścisnęli, tak że do nich się zapuścili i ścisnęli, czy tylko się bronili zawsze? Ale od czasu, kiedy władcy Anglii zainteresowali się Anglią, czyli Edwarda Długonogiego, to Szkocja była protektoratem angielskim i taki jej status zachował się aż do Unii. A Unia była w którym roku? O Jezu, była w XVII wieku. No, po śmierci późno. Królowej Elżbiety Wielkiej. A Irlandia koniec końców? Bo tutaj widzę, że teraz Irlandia jest taka podzielona, oczywiście była tak podzielona na te... Irlandia... Znaczy była bardzo podzielona pomiędzy różne klany, ale to też było wszystko pod ogólnym protektoratem Anglii. Czyli Jan bez ziemi był pierwszym królem, który podjął ekspansję, właściwie jeszcze jako książę w rejonie Irlandii, a ostateczny protektorat ustawił właśnie Edward Długonogi. O, Aragon z Gondoru wyruszył i podbił tutaj kawałek Kastylii. Madryt zabrał. Braveheart. Oglądałem Braveheart, walecz na serce. To ten król Anglii właśnie, znienawidzony przez Szkotów, to jest Edward Długonogi. A to nie jeden był ten... z wybitniejszych angielskich. A to nie był ten od... A to nie był... Długonogi, a to nie był długo... jakiś tam inny? Długonogi. Długonogi? Wydawało mi się, jakoś inaczej się nazywał, no ale dobra. Nie pamiętam, nie będę się sprzeczał, bo nie pamiętam. Moja wiedza historyczna jest naprawdę upośledzona. Swoją drogą, widzę, że Aragon to jest ciśnięte Kastylie. Powiedz mi, jakim cudem w ogóle, jakim cudem Aragon zgodził się na Royal Maria, że tak powiem, z Kastylią w historii i że na tę Unię całą, skoro oni byli chyba silniejsi od Kastylii, nie? Tak logicznie rzecz ujmując. Co to znaczy silniejsi? No, chyba mogli ścisnąć Kastylię w każdym momencie, co nie? W jaki sposób? A w Europie tak to wygląda. Że jakby Aragon zaatakował Kastylię, to... Gra. Nieważne. Nieważne. Ta gra jest historyczna. Ona wiele... Co Aragonia miała walczyć z Kastylią? No, nie wiem. A po co Kastylii był ten Royal Mariusz? No, żeby połączyć siły dwóch monarchii. Czemu Portugalia koniec końców nie dołączyła do tego wszystkiego? Stwierdziła, że ma ich gdzieś? Stwierdzili, że co? Że... A czemu miała dołączyć? Byli malutcy. Przecież... Monogamia u nas panuje, tak? Związki dwóch osób, a nie trzech. No tak, ale. Nie wiem, w jaki sposób Portugalia miałaby do tego dołączyć. No jeszcze. To król Portugalii miałby uznać się dzieckiem ich obojga? Nie, ale no przecież można byłoby coś tak, że wiesz, Kastylia żeni się z Aragonem, potem, a potem spadkobierca tego, tych, którzy rządzi i Kastylią i Aragonem, żeni się z Portugalią. Na przykład. Po utworzeniu monarchii hiszpańskiej przez Karola V to stało się niemożliwe. Czemu? Ponieważ Karol V można powiedzieć, znaczy no, połączył to w jedno państwo, właściwie nie jedno państwo, a powiedzmy w koronę, tyle tylko, że to ta Kastylia stała się tym elementem dominującym. A w co drogą, co się stało z... bo Kastylia to powstała potem z... O Boże, zabrali mi Danzig od tych... Boże, zabrali... Ukradli Gdańsk, no Boże, co... Boże, czy ty to widzisz, Brandenburgio? Shame on you. Shame on you, Brandenburgio. Shame on you. Kastylia to była marchia Królestwa Leon, która się odłączyła i ogłosiła samodzielne królestwo.
By następnie połączyć się z Leonem w Unię Persną. A co się stało z Asturią w takim razie? Bo pamiętam, że było też na północy to królestwo Asturii. Asturia przestała istnieć. Dlaczego? A władcy Asturii po zajęciu Leonu ogłosili się królami Leonu. Aha, bo tutaj może widzowie nie wiedzą, ale kiedyś... Jedno państwo przeistoczyło się w drugie. Kiedyś w czasach tam rekonkwisty to było, kiedyś tutaj ci muzułmanie, nie wiem czy o tym wiecie, ale to muzułmanie pierwsi do nas przyszli, powiedzieli nam puk puk i przyszli tutaj od Półwyspu Iberyjskiego i podbili praktycznie cały Półwysp Iberyjski, na Pirenejach się zatrzymali, za wyjątkiem tutaj takiego malutkiego skrawka, takiej tej Asturias, to jest ta prowincja teraz, a dlatego tylko i wyłącznie dlatego, że tam są góry i te góry było bardzo trudno zdobyć, więc to królestwo Asturii tam się trzymało jak tylko mogło i tam rządził taki koleś, taki rycerz. Gówno, prawda. No jak to nie? Trzymało prawda się jest taka, że po prostu Asturia była tak biedna i tak mało znaczyła, że Arabowie nawet nie myśleli o tym, żeby jej podbijać. Bo to ale nie miało sensu. Wysłali tam kilka tych wojsk. No tak, jeden patrol, 100 ludzi i stoczyła się wielka bitwa. Tak, i wygrali. I w kronikach pisali, że 100 tysięcy ludzi tam walczyło przeciwko 300 Asturijczykom. No i tam, oj tam, tak czy siak, wygrali i potem od... Przecież Asturia tam istniała, to potem ta rekonkwista zaczęła się odbudowywać, nie? Przecież oni tam potem odbijali te wszystkie terytoria. Rekonkwista to się zaczęła, jak Karol Wielki dokonał inwazji. To też. Na Półwysyp Iberyjski. To wiadomo. Karol Wielki też tutaj zadziałał swoje. Ale nie zabieraj Asturijczykom. Jak ten, jak emirowie zaczęli się kłócić pomiędzy sobą. Emirowie to byli ci władcy muzułmańscy. Tak, poszczególnych państw. Wyłączyłem wszystkie forty, przestałem opłacać armię, tak biedny teraz jestem, tak zdruzgotany po tym wszystkim i wciąż nie mam zakończonego korowania moich ziem. Też nie za bardzo wiem, gdzie mogę się rozwijać. No, chyba na Węgrów będę się... O Boże, oni mają sojusz. Ja muszę przestać gadać, bo przez tą szlachta przyjął władzę państwa. I bardzo dobrze, kto tam ci rządzi? Zobaczmy. Iwon dalej wielki Rurykowicz rządzi, więc jeszcze nie jest tak źle, ale jest już, bojarzy, widzę tam właśnie ogłosili, że będą prowadzić swoje rządy. No nie idzie ci. Smutna sprawa. Muszę przestać gadać. Moja taktyka działa. Teraz sobie zaanektuję Mołdawię w międzyczasie, chociaż boję się trochę tych Osmanów. A mówiłem, weź daj mi sojusz, bym teraz tam poszedł i ci pomógł. Poszedł, pomógł i byłoby. Z czym? Z buntownikami tymi szlacheckimi. Bo byś mógł im zabrać ziemię i wtedy by, wiesz, nie było problemu. Ja oni już przejęli władzę w moim kraju. Aha. Masz z tego powodu jakieś minusy? Właśnie ich przed chwilą zdusiłem. Jak duże minusy masz z tego powodu? Już nie mam, bo ich zdusiłem. Aha. No dobra, w takim razie ja widzę, że mam nielojalny kler, oczywiście. Dam im donata, właśnie nie dam im donata. Nie dam im donata, bo mi nie stać i znowu będą musiał wziąć pożyczkę, a pożyczki są złe. Więc zamiast tego może zboostuję stabilność? Znaczy nie, to zbyt drogo, trochę 200 punktów administracyjnych, to bez sensu. Nie widzę w tym sensu. Po co to robić? Po co i dlaczego? To może... No dałbym im ziemię, ale znów influence im wzrośnie. Poza tym nie mam im już czego dawać. Dostali Sandomierz i nie są zadowoleni. Może pozbędę się tego adektu od trade'u. Ile z tego trade'u wyciągam? 3 dukaty. I tylko na tym trade'ie zarabiam. Słuchaj, jak tam renesans wygląda. Czy ten renesans w ogóle u mnie jest obecny jakkolwiek? A, już mam problemy. Ten renesans tutaj u mnie, jak widzę, no pojawił się, rozprzestrzenia się powoli. Halo, pokażcie to. Nie ten renesans, a tutaj są instytucje. W Warszawie powoli, w Krakowie jakbym go tutaj zboostował kawałeczek, to mamy. Obecny teraz renesans w Krakowie. I teraz my się rozprzestrzeniał wszędzie dookoła, do Sandomierza, do Łęczycy, a w Warszawie będziemy potem kolonializm boostować najwyżej. No nie głupia sprawa, nie głupia sytuacja, tylko że żeby wprowadzić ten renesans u mnie, to ja musiałbym, z tego co tutaj rozumiem, jeszcze zrobić jedną bardzo ważną kwestię. Musiałbym przede wszystkim mieć hajs, a ja tego hajsu nie mam, zobaczmy ile to by kosztowało. 400 dukatów, no mógłbym wziąć pożyczkę, ale to bez sensu przecież. Przecież to bez sensu, pożyczkę brać, po co to komu? To może w takim razie, o, dam im tego donata teraz. Żeby ta lojalność im wzrosła. Dodatkowo zobaczę, ile teraz kosztuje zboostowanie. No, niewiele się zmieniło, bo mam i tak plus 100% za pozytywną stabilność, więc czekam po prostu na event, który nam da do tego plus 3. Bohemia wysłała nam 17 dukatów, ponieważ ich władca jest naiwnym entuzjastą. Super. Podoba mi się to.
Podoba mi się to. Czechy stwierdziły, słuchaj, masz te pieniądze, nie potrzebujemy ich. My nie chcemy pieniędzy, nie potrzebujemy, my z niczym nie walczymy. Byłeś takim dobrym sojusznikiem, nie dałeś nam żadnych ziem w walce z Węgrami, więc spuchaj stary, masz tutaj spoko, za 100 lat dołączę do Ligi Protestanckiej. Tak, tak będzie. Jak tam u ciebie wtedy teraz się dzieje, z tego co widzę, Moskwa się rozrasta, Kazań zeżar dużą część terytorium Wielkiej Ordy, a ty właśnie byłeś świadkiem, jak umarł mój król i zasiadł na tronę Jan I Olbracht von Hohenzollern. Smutna sprawa, ale przynajmniej ma dużo punktów militarnych. 4-2-4, całkiem niezły. Następca jest 5-3-5, i to jest Krzysztof. Masz dodatek trzeci Rzym? Nie, nie mam. A, już nie, rozumiem. Nie mam, dlatego nie jesteś taki potężny, jak mógłbyś być. Bez dodatku trzeci Rzym to... O, jest, nie mam ikon, ani nie mogę do... O, jest. Naprawdę myślałeś, że pozwolę ci grać Moskwą tak blisko mnie na dodatku trzeci Rzym? Po tym, jak jeszcze Litwa została osłabiona? Nie. Co to? Pierwszy Jan Olbracht and the Polish people. O matko. Wszystkie polskie prowincje otrzymają plus 2 unrest. Super. Super. Naprawdę super. Kto by pomyślał? Dostaliśmy też pana, który nam daje punkty, plus 1, ale nie jest to pan, który byłby... A nie, jest to pan, który jest tańszy o połowę. I kurczę, to dajcie mi go. Jest tańszy o połowę, dajcie mi go. Tani pan, chcę go. Jest tutaj ktoś może jeszcze, kto jest tańszy o połowę? A no nie ma żadnego. Chociaż ten pan tylko 4 dukaty kosztuje? Tanio coś. Chociaż nie, 4 dukaty jednak dużo. Jak tam nasz przychód? Plus 5. O, i to jest dobry przychód, to jest dobry przychód. Niebawem spłacimy pożyczki, ja to widzę. Jest rok 1473. No, za taką... O Boże, mają gwarant... Chociaż to nam jest na rękę. Z czym macie sojusz? Z Polską i Mecklenburg. Kurczę, ludzie. Ale błąd popełnili. O, ja w to nie wierzę. Po prostu ja w to nie wierzę. Brandenburgia dała gwarant niepodległości tym krzakom. Debile. No debile, po prostu debile. Przecież to jest no ich wyrok. Z nimi. To jest wyrok śmierci. Wiesz, Brandenburgia ma te swoje idee, które są dość potężne. Plus, co oni tutaj mają, w co oni idą. Nie mają żadnych idei na ten moment. Dobra, to kurczę, ale u nich rządzi Achilles, stary. Albrecht III Achilles. Muszę znaleźć jego piętę, inaczej nie pokonam. Atakuj, Brandenburgię. Co się będziesz? Potężną Polską jesteś. Nie wypowiesz mi teraz wojny. Nie ma opcji. Ja to wiem i ty to wiesz. Za słaby na to jesteś. Że tak powiem. Nie czas i nie miejsce to byś mnie atakował. Kurczę, z tym hontem coś zrobił. Tutaj to bym przede wszystkim, w tym honcie, możemy zrobić tak może. Ja bym tutaj stworzył w tym honcie takie coś. Teraz wprowadziłbym tutaj, żeby był mniejszy koszt developmentu, bo tak skorował te ziemię w tym honcie, bo pamiętajmy, że mamy tutaj kopalnię złota, z której nie korzystam za bardzo. I teraz wykorzystałbym punkty moje, by tutaj zbustować troszeczkę produkcję i dzięki temu ten przychód powinien być jeszcze większy. Teraz zacznijmy opłacać armię. Właśnie, jeszcze nie, bo jeszcze mamy za mało wspaniałego networku z Brandenburgią, a musimy na nią stworzyć klejma. Chociaż nie, my mamy chyba klejma na Gdańsk. Nie, nie mamy klejma na Gdańsk. Zniknął nam wraz z tym zadaniem, które no, było dość smutne. Mamy także... Zadanie, by mieć manpower na poziomie 90%. O Boże, Brandenburgia woła mnie do wojny. O Boże, z Pomorzem. A ja mówię nie. Nie odpowiem. Nie odpowiem na wezwanie. Straciłem prestiż. Są niezadowoleni. Ogólnie rzecz biorąc, no, postąpiłem jak totalna bulwa, ale musiałem to zrobić, bo jakbym tego nie zrobił, to bym nie mógł teraz wykonać bardzo ważnego manewru pod tytułem atakuję Teutonic Order. Chociaż w sumie czy ja muszę mieć na nich klejmy? Wystarczy mi klejmy na Teutonic Order, no w zasadzie. Aż fajnie byłoby też mieć klejm na Danzig, żeby go mniej korować. Dlatego też tutaj chcę tego klejma zrobić. Może poczekamy chwilę jeszcze. Jeszcze chwilę poczekam, nie śpieszy mi się, prawda? Więc wezmę może prędkość na 4 i dodatkowo już bym... No już nic nie mogę zrobić w sumie, muszę czekać, nie mam żadnego dyplomaty. Muszę czekać na powrót mojego dyplomaty, bo chciałem tutaj anulować tego dyplomatę w Teutonic Orderze, ale on mi się przyda, żeby tutaj zwiększać mi obleganie tych prowincji, żeby ta wojna nie trwała tak długo. I mogę mieć klejm na Potsdam. Chcę klejm na Potsdam. Klejm na Potsdam to jest na Brandenburgie. Idealnie. Potsdam. Gdzie jest Potsdam swoją drogą? Potsdam jest... Gdzie to jest? Tutaj. Pod Berlinem. Tutaj jest Potsdam. Tylko dlaczego ja dostałem klejm na Potsdam? To jest bez sensu. To jest daleko. Nie mam tam w ogóle żadnego dostępu. Dziwne. Gra mnie testuje. Testuje moje umiejętności.
Technologia nie jest ahead of time, mamy problemy z pożyczkami wciąż, musimy spłacić 122 dukaty pożyczek. Moskwa wprowadziła renesans. Co? 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 Ty masz renesans, a ja nie mam renesansu? Jak do tego doszło? Ja pierdziuk. Kto by pomyślał? Wygrywają z tym Pomorzem, jak widzę. Pomorze chce odzyskać swoje ziemie. Zacznę przede wszystkim opłacać armię, bo bez tego to też jakoś tak średnio. Okej, okay, armia opłacana. Teraz poproszę tutaj do mnie. Umarł mi militarny dowódca. No to w takim razie macie nowego. Nazwę go... Pulchny. Niedźwiedzi. Pulchny niedźwiedź. Dowódca Pulchny niedźwiedź, który ma... Ma 5 szoku, stary! To jest Pulchny niedźwiedź. To jest właśnie on. Od tego są oni, od tego nie są. Dobra, claim na Danzig mi dajcie, bo to jest najważniejsze. Claim, to są moje ziemie. Moje ziemie, nie wasze ziemie. Dobra. Teraz wypowiadamy wojnę i czy oni odpowiedzą? No gdzie tam, nie odpowiedzą. Bo są w debecie i mają okupowane i oblegane prowincje. Ale jak się ta im wojna skończy, to może... Tylko, że wtedy Pomorze będzie miało Gdańsk zapewne. Tak podejrzewam. Tak, bo Pomorze wygrywa w tej wojnie. Ja pierdzielę. Głupie Pomorze. Z czym macie sojusz? Z Anhalt i Dinstmarchen. Ale walka z wami to walka z Austrią. Austria zaś mogłaby mieć z nami sojusz, gdyby nie fakt, że my mamy za rywala Węgry. Cholera. Cholera, ta Austria znowu się miesza i nie mam jak zrobić tego Gdańska. No chyba, żebym uderzył po prostu na Węgry. Tylko, że oni mają sojusz z Austrią, znów. I Genułą, i Sieną. Nie mam gdzie się rozwijać. Muszę cię zaatakować, patriarchu. Nie mam innej opcji. Skończyły mi się opcje. Co powiesz na taką małą wojenkę? Spróbuj. Nie brzmiało to zachęcająco. No dobra. Moja ekspansja została zablokowana. Nie za bardzo jak mam zaatakować tą Tonikordę. Atakuj Krym. Nie. Mają sojusz z Osmanami. Podziękuję. Jakoś nie widzi mi się teraz wojowania z Osmanami. No pozostaje mi czekać na dobrą sprawę. Dobrze, przynajmniej zabrałem te kopalnie złota tutaj od tych Węgrów. Czyli Słowację w sumie. Ciekawe, czy w Słowacji rzeczywiście lorowo jest kopalnia złota. Zbustujemy tutaj jeszcze może produkcję. A żeby tego złota było tam jeszcze więcej, mamy z tego już 2 przychodu, dzięki temu spłacę moje pożyczki i przy okazji będę mógł utrzymać moją armię. Ustawimy moją armię w jednej prowincji, w jednym miejscu. To jest supply limit 29. Zmieszczą się. Mamy 28 tysięcy żołnierzy, więc tutaj się zmieszczą i przy okazji będę drillował tę armię. Pulchny niedźwiedź to jest dobrym generałem i powinien ogarnąć. Teutonic Order odzyskał Danzig. O Boże, Teutonic Order odzyskał Danzig, A ja mam z nimi Tursa jeszcze do roku 79, z tego co widzę. Daj na 3. Dobrze, daję na 3, proszę bardzo, to jest prędkość 3. Moja armia już ustała się w Warszawie, skoro mam jeszcze Tursa z tymi frajerami, a oni odzyskali Gdańsk, bo Pomorze jest debilem i oddało im Gdańsk, to jest dobry moment, by zakończyć ten odcinek. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie, pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu, no i do usłyszenia, mam nadzieję, już niebawem, pa pa!